Pan Paweł Wit, który dzisiaj postawił kropkę nad i w meczu z Czechowicami Dziedzicami, ale postawił taką kropkę, że wszyscy zapamiętają tą bramkę na długo. Jak się strzela takie gole? To jest też, trzeba to wytrenować. No. To się nie zdarza zbyt często, w sensie no, pierwszy raz taką bramkę, też miałem akurat taką możliwość, że koledzy tam mówili, że można ładować, że tak powiem. Też była 90 ponad minuta. Zobaczymy, uderzę, co się stanie. No i na szczęście wyszło fajnie. Idealnie pan strzelił, to się mówi chyba zdjąć pajęczynę albo coś. No, bramkarz nie miał najmniejszych szans, mimo że interweniował i to tak dosyć mocno się rzucił. No to było, wie pan, to była taka chwila dla mnie. Widziałem tylko, jak ta piłka zmierzy ku poprzeczki na dół, no i jestem szczęśliwy właśnie, że nie dość, że jeszcze wygraliśmy, to było ważne zwycięstwo, możemy dalej walczyć o utrzymanie i zarazem cieszę taka bramka, prawda? Jak pan z perspektywy już nawet całego sezonu, takiej walki o to, żeby się utrzymać w tej lidze, to jest trudny sezon, ciągle gdzieś tam lekko wznosicie się, później macie znowu jakiś dołek. Jak to wygląda z pozycji piłkarza, pozycji drużyny? To jest zwycięstwo dzisiejsze, tak? Na pewno, w sensie No właśnie jest też tak właśnie, że wygrywamy powiedzmy z tymi lepszymi zespołami, te top 3, z kimi wygraliśmy. Potem się zdarzają takie mecze, że gramy z rówieśnikami, można powiedzieć, tabeli, przegrywamy. Nie wiadomo, to jest też taka frustracja, że te łatwiejsze w cudzysłowie mecze powinniśmy wygrywać, a jednak tak się nie dzieje. No nic, no teraz cieszy właśnie to zwycięstwo dzisiejsze, no i trzeba jeszcze wygrać pozostałe dwa, nie? Jak się pan czuje, jak się czuje drużyna w takim stresie, który wam towarzyszy no od pewnego, chyba w zasadzie całą tą drugą rundę? Teraz przed wami takie są mecze, ciężkie, ciągle, tak. Jakby półfinał i finał. No wie pan, trzeba właśnie jakby, znaczy to nas też napędza, prawda? To jestem zmęczony, kurczę. Wszystko gra, dobrze panu idzie. Mówię, też nas napędza, też jakby nie możemy spoczyć na laurach. No musimy szarpać się dalej, że tak powiem, nie? Nie ma tego spokoju, ale no... Uda się strzelić jeszcze takie bramki w tych dwóch pozostałych meczach? Jeszcze trzeba pokazać w przyszłym i następnym. W półfinale i finale, prawda? Dobra, dzięki bardzo. Dzięki bardzo.